Hej! Witam Ciebie w kolejnej lekcji kursu Podstaw języka C#. W czasie tej lekcji zbudujemy sobie prostą aplikację, w której zademonstrujemy, jak można zmodyfikować długość tablicy. Bo normalnie tablica to jest taki twór, który ma stałą długość, tak? Że nie można więcej dać. A jednak istnieje metoda, która potrafi to robić. I tutaj modyfikacja długości tablicy, tak? OK. I teraz tak. Najpierw oczywiście tablica. Niech to będzie tablica typu string. R. Klamerki. No i tutaj tak. To jest szybki. Powiedzmy czerwony. Fajny, skaczący, bardzo powiedzmy leniwy kot, tak? O, kot, wykrzyknik, o, ekstra, świetnie. Taka metoda wyświetlająca DisplayR, którą dopiero za chwileczkę zdefiniujemy. DisplayR, tak jak normalnie to robiliśmy. I tutaj R. O tak. I teraz właśnie nasza metoda. Istnieje w API .NET Core taka metoda statyczna klasy Array, która się nazywa Resize. I ta metoda przyjmuje dwa argumenty. Pierwszy to jest argument referencyjny, czyli do pamięci tablicy, ponieważ tutaj musimy sięgnąć do pamięci, oraz długość tablicy, tak? Czyli array. Array. Oj, może ja troszeczkę zejdę w dół. O, teraz. Resize. No i tutaj ref. Takie jest zastrzeżone słowo, które się odnosi do pamięci. R. Oraz na przykład r length plus na przykład 5 dajmy, tak? No i znowu display r i r oczywiście. I jeszcze raz wykorzystamy resize ref r i teraz na przykład 4, tak? Czyli sobie zmniejszymy. No to znowu teraz display r i r, tak? I teraz schodzimy sobie tutaj w dół i sobie, że tak powiem, zdefiniujemy naszą display R, tak, metodę. Public static void dis, o może ja, dobra, display R. O tak. I teraz tutaj dajmy string o R. I teraz po prostu for, po prostu pętla zwyczajna. For int i 0 i r length i plus plus. No i console w write line. Najpierw takie, o, damy 0. I tutaj teraz, o tak, tak żeby się odróżniało troszeczkę. Oraz i, a także r i. Tak? Tak, świetnie. No i tutaj jeszcze console w write line, powiedzmy dodatkowo. No i to generalnie tyle, tak? Możemy zapisać, tu już nam niczego nie wyświetla. Jest wszystko ok. No i teraz możemy wykonać nasz kod, zbudujmy naszą aplikację. Widzę, kompilacja rozpoczęta i tak dalej. No i proszę bardzo, tu jest tyle. Także jak widać, że tak powiem, długości, tu mamy 12 indeksów, tu mamy tylko 4, tu mamy ich 7. Także w ten sposób można modyfikować przy pomocy metody resize długość tablicy. Tak jest. No dobrze, to tyle jeśli chodzi o tę lekcję. W czasie następnej lekcji porozmawiamy sobie na temat alternatywnej metody sortowania. Zapraszam!